dzień dobry, mam dla Was projekt Denko. Jesteście gotowi? Będą i rzeczy do pielęgnacji twarzy, i do pielęgnacji włosów, i kolorówka. No, zużyłam kilka rzeczy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na oglądanie dalej. To co, może jako, że jak zawsze z kolorówki mam mniej rzeczy, to najpierw Wam je pokażę. W międzyczasie zużyłam 4 kredki do brwi. To jest chyba produkt, który najszybciej zużywam i teraz tak. Zużyłam w końcu kredkę z Anastasii Beverly Hills w odcieniu Soft Brown, tak mi się wydaje, Medium Brown. Ona jest bardzo fajna, ale przez to, że kredka z Golden Rose jest tak naprawdę, powiedziałabym, że identyczna, to nie sądzę, żebym chciała drugi raz bo tą dostałam w parce PR-owej. Nie chciałabym kupić jej po prostu ponownie, bo wydaje mi się, że nawet ta z Golden Rose jest troszeczkę lepsza przez to, że jeszcze trochę maluje, bo ta jest odrobinkę bardziej twarda, ta jest odrobinkę bardziej miękka, więc po prostu lepiej mi się nią pracuje. No i właśnie zużyłam 2 sztuki, już mam kolejną w połowie skończoną, czyli to jest ten mój klasyk Golden Rose Precise Brow Liner w numerze 102. Nie wiem, kto jeszcze o niej nie wie, a jeżeli nie wiecie, to zdecydowanie Wam ją polecam. Szczególnie jeżeli na przykład mieliście tą kredkę z Catrice, to jest dokładniej Slimatic Ultra Precise Brow Pencil w odcieniu 0,20 Medium i bardzo Wam się podobała. I słuchajcie, ona jest naprawdę świetna, ale ona mi się kończy w 8 dni, może 9. To jest dla mnie niesamowite, jak mało jest wydajna, bo ja przez kilka razy, nawet jak robię jedną brew, to muszę ze 2 razy wyciągnąć ją, żeby nałożyć. No a jak możecie zobaczyć, ja nie nakładam jakoś super dużo tej kredki na brwi, ale po prostu jest tak niewydajny produkt, ale kupiłam ją na wyjazd do Irlandii, dlatego że byłam przekonana, że skończyły mi się wszystkie kredki z Golden Rose, a nie po drodze miałam do Magnolii. W pasażu nie ma już Golden Rose, nie wiem dlaczego, a online no to z logicznych względów nie zdążyłoby mi dojść, więc musiałam sobie ją zamówić, ale zdecydowanie wolę tę z Golden Rose. Dalej zużyłam jedną odżywkę z Essence Volume Booster, to jest klasyk, coś co zawsze mam w kosmetyczce, bo to jest baza, która daje jeszcze fajniejszy efekt na rzęsach. No i właśnie maskara, o którą bardzo często pytałyście, czyli Catrice Lash Changer, to jest moje już drugie opakowanie, bardzo fajna, bardzo ją lubię za szczoteczkę, dlatego że to jest taka klasyczna szczoteczka stożkowa, ale mała, więc szczególnie jeżeli macie albo małe rzęsy, albo małe oczy, albo krótkie rzęsy, to ona do samego końca pozwoli Wam je wytuszować. Jedyny minus jest taki, że ona dosyć szybko zasycha, więc no, nie mogę jej mieć do samego końca maskary, dlatego że ona po prostu już jest później tak sucha, że nie da się jej używać, ale też nie jest super droga, więc wydaje mi się, że od czasu do czasu będę do niej wracać, natomiast nie jest to mój top 1. I będąc jeszcze przy Catrice, zużyłam praktycznie, że do końca, bo zostało tylko tyle, ale to już zaschło i nawet się już nie chce dobrze zamknąć. To jest najlepszy klej do rzęs, jaki kiedykolwiek miałam. I to jest dokładnie właśnie Catrice Lash Glue. On często jest na promocji, kosztuje kilkanaście złotych. Bardzo fajna aplikacja, dlatego że tutaj macie po prostu taki mały aplikatorek. Ja sobie wyciągam troszeczkę na rękę i stamtąd do kępek i sobie przyklejam. Naprawdę bardzo, bardzo dobry klej. Bardzo dobrze trzyma, calutki dzień. Więc jeżeli jeszcze go nie testowałyście, to bardzo go polecam. Dalej z kolorówki. Dobra, jak jesteśmy jeszcze przy Catrice, to ostatni produkt z tej marki, czyli Catrice HD Active Performance. To jest po prostu spray do utrwalania makijażu. Bardzo fajny. Jeżeli właśnie szukacie jakiegoś z drogerii, to myślę, że to będzie chyba mój ulubiony. Ma bardzo fajny atomizer, no już tutaj nic nie psika, więc chociaż no to już po prostu tak sika, że tego się nie da już psikać na twarz, ale to jest właśnie taki spray, który ma bardzo fajny atomizer, kiedy jest produkt w środku, bo jest taki konkretny, ale nie zostawia kropli, tylko po prostu tak ładnie omiata całą twarz i faktycznie delikatnie utrwala makijaż. On ani nie rozświetla, ani nie matuje, po prostu utrwala i scala całość, więc bardzo dobry produkt. A ostatni spray, jaki zużyłam, to niestety ten z Benefitu, więc będę musiała kupić nowe opakowanie, ale że mamy ten taki czas przedświąteczny, to muszę zobaczyć, czy Benefit nie zrobił, bo wiem, że rok temu chyba miał coś takiego, że było pełnowymiarowe opakowanie i miniaturka.
I jeżeli coś takiego będzie, to to kupię, dlatego że to jest mój ulubiony spray, taki delikatnie matujący, albo inaczej, utrzymujący dłużej mat. I to jest dokładnie Benefit The Professional Super Setter i to jest nawet napisane, że to jest właśnie taki utrwalający spray i on utrwala makijaż, ale właśnie dodatkowo utrzymuje lepiej mat, więc jeżeli mam jakąś sesję, albo muszę mieć pewność, że mój makijaż będzie wyglądał dobrze przez cały dzień i nie będę musiała go poprawiać, to właśnie zawsze sięgam po ten spray. Jeżeli chodzi o atomizer, nie jest to mój ulubiony, dlatego że to było, ale tak wyglądało już pod koniec, że najpierw psika tak słabo i dopiero potem tak super, taką fajną mgiełką, więc musiałam troszeczkę go, też wiecie, czasami psikać w powietrze, żeby po prostu dojść do tej dobrej mgiełki, ale to już było, właśnie było pod sam koniec. Bardzo dobra, naprawdę, jeżeli szukacie takiej, to myślę, że mogę Wam ją polecić. Idąc dalej, balsamy do ust. Jestem tak smutna, bo zużyłam ten balsam Znam, to jest maska do ust, dokładnie lip mask po prostu, do samego końca i dalej jej nie mam. Zrobię Wam też już spoiler, dlatego że będę nagrywała osobny film o nowościach Znam i tam pojawiła się nowa maska i właśnie pisałyście mi: ej Marta, wróciła ta maska. Nie, to nie jest to samo, a dodatkowo jeszcze dorzucili do tej maski jakieś takie mini drobinki, brokaciki. Nie, to nie jest to samo. Więc ja dalej podtrzymuję moją petycję o wprowadzeniu na nowo tego balsamu, a nie kombinowaniu z tymi innymi formułami, czy z tymi tą naturalną, nawet nie wiem gdzie to jest, beznadziejne. Ta z różowym wieczkiem jest trochę lepsza od tej z białym wieczkiem, ale dalej to nie jest to, co było to. I jestem super smutna z tego powodu. Super smutna jestem też dlatego, że zużyłam, jeszcze nie zużyłam całkowicie, ale ja myślę, że ja w przeciągu trzech tygodni to zużyję, więc żeby nie trzymać już do kolejnego denka, to chcę Wam to pokazać. Laneige Lip Sleeping Mask, genialna. To jest świetny produkt. To jest chyba najlepsza maska, taka droższa, jaką miałam. Porównywalna właśnie do tej, no ale że tej nie ma, to nie mogę Wam jej polecić jako zamiennika. Dlatego na ten moment to, co bym mogła Wam polecić, to lanolinę po prostu z ziai. Ona mi się chyba najlepiej sprawdza. Używałam też tego balsamu nowego z ziai, takiej w słoiczku. On też jest spoko, ale nie jest aż tak gęsty, więc w zależności od tego, co wolicie. Jeżeli wolicie taki typowo mega gęsty balsam, który kiedy się budzicie rano, on dalej jest na ustach, to to właśnie będzie albo Laneige, albo ta Znam, której nie kupicie, albo lanolina. Ta z ziai maska może minimalnie zostaje, ona też bardzo ładnie nawilża, ale chyba jednak wolę jej używać w ciągu dnia, a właśnie czegoś takiego mega gęstego na noc. Kolorówkę mamy już z głowy, sporo zużyłam, nie? Więc spoko. To teraz co, lecimy z pielęgnacją twarzy. Zużyłam dwa żele do mycia twarzy z Ini Mini, to jest ten łagodny żel myjący, świetny. Uwielbiam ten żel, to jest też już moje trzecie opakowanie zużone. Zużone? Wow, słowotwórstwo. Zużyte, jest naprawdę świetny właśnie na noc, na dzień też, bo on jest delikatny, ale jest bardzo skuteczny i bardzo dobrze domywa, więc i na wieczór, i na dzień on się świetnie sprawdza, ale jeżeli szukacie czegoś stricte na dzień albo czegoś takiego bardzo delikatnego, to emulsja z Basic Lab, którą też zużyłam, to jest dermatologiczna emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej, ale bardzo podobny produkt jest teraz w Nakomi w tej serii Dermo. I tam też jest właśnie jakaś emulsja, coś tam, coś tam. Bardzo podobne. Więc w zależności od tego, czy wolicie Nakomi, czy wolicie Basic Lab. Basic Lab jest odrobinka bardziej gęsta, ale one mają te same właściwości i też się nie pienią, są też bardzo delikatne, więc tutaj daję Wam propozycję do wyboru, czy Basic Lab, czy Nakomi. Ja w tym momencie właśnie używam na dzień tej z Nakomi i jestem super zadowolona i na pewno będę do niej wracać. Olejki do makijażu zużyłam dwa. Klasyk, czyli Yves Rocher. Nie wiem, które to jest moje opakowanie. Piąte, szóste, może siódme. I to jest po prostu ten olejek. Oni mają jeden olejek. I jest naprawdę genialne, bo bardzo dobrze domywa makijaż, bardzo łatwo się spłukuje, nie szczypie w oczy, radzi sobie z maskarą, radzi sobie z żelem do brwi, więc nie robi też mgły na oczach. Genialne. Ale tak samo genialny. Myślę, że mogę tak powiedzieć, chociaż gdybym miała wybrać jednak troszeczkę bardziej wolę z Yves Rocher, ale jeżeli chodzi o cenę albo szukacie czegoś po prostu w Rossmanie, to to jest najlepszy.
czyli face boom rozpieszczający olejek do demakijażu. Ma pompkę, więc fajne opakowanie i też bardzo dobrze domywa, fajnie się spłukuje przy kontakcie z wodą, nie szczypie w oczy, nie robi mgły. Po prostu konsystencja bardziej mi odpowiada tego z Yves Rocher, bo jest trochę bardziej jeszcze olejkowo płynny. Natomiast tutaj też to jest olejek, to też jest płynne, więc myślę, że to są takie po prostu małe niuanse. Więc z drogerii albo polecam ten, albo ten z Liren serii Eco. Teraz mamy sera do twarzy i zużyłam dwa z Eveline, to jest multipeptide, czyli to jest serum z kolagenem i z ceramidami. Świetne. Naprawdę, słuchajcie, to jest jedno, jak nie najlepsze, serum z takimi, właśnie z takimi składnikami w drogerii. Bardzo fajna, taka mleczna, emulsyjna konsystencja, która czuć, że daje efekt nawilżenia, daje efekt odżywienia. Fajnie mi się też sprawdzało w pielęgnacji z retinalem, więc zdecydowanie mogę Wam polecić teraz jeszcze. Nie wiem, czy jakby to oglądacie, jeszcze jest na promce, ale na pewno jest na promce w Rossmanie, albo było, za 23 zł. No to słuchajcie, jeżeli szukacie właśnie takiego dobrego serum, ono nie wygładza aż tak jak to serum z Inni Mini, ale oprócz właśnie tego aspektu wygładzenia skóry, działają w miarę podobnie. I tutaj mamy z Health Labs Care serum z witaminą C, to jest serum Tetravit C 10%, bardzo przyjemne, bardzo przyjemna konsystencja, znowu taka emulsyjno-kremowa, lekka, nie taka typowa jak właśnie na serum z witaminą C, czyli nie było to serum klejące, nie było to serum takie olejowe, tylko właśnie takie bardzo przyjemne do użytku. Natomiast czy zauważyłam jakieś super efekty? Nie do końca. Więc ja tego serum sama bym nie kupiła, bo dostałam to w paczce PR-owej, ale znowu no nie mogę powiedzieć, że to jest bubel, bo w sumie no nie widziałam żadnych efektów, ale przyjemnie mi się go używało. Natomiast to serum z Eveline zdecydowanie kupiłabym ponownie. Czy to... Aha, to też jest serum. No to serum, ale pod oczy z Bielendy. To jest serum pod oczy z kompleksem rozświetlająco-ujędrniającym. I mamy tutaj peptydy, mamy ekstrakty z żeńszenia, guarany, imbiru, kofeiny i mamy taki kompleks Soft Focus. Bardzo dobre serum pod oczy, takie nawilżające, już ujędrniające, przeciwzmarszczkowe. Używałam w swojej historii kilku właśnie takich ser, natomiast to uważam, że jest najlepsze. Jest też wydajne, bo mamy tutaj 15 ml, więc nie wiem, normalna pojemność, ale ono nie trzeba było po prostu dużo, żeby nałożyć pod oczy. Bardzo fajne opakowanie i na pewno, jeżeli będę szukała w przyszłości serum takiego nawilżająco, ujędrniająco, przeciwzmarszczkowego, to to jest to, po które sięgnę. I ostatni już, chyba tak, ostatni produkt do twarzy to będzie żelowy peeling z kwasami AHA i PHA z Bielendy Professional. Znowu, bardzo dobry produkt, bardzo dobrze oczyszcza skórę, ale jej nie podrażnia, nie miałam żadnego uczulenia, żadnej alergii, nie jest za mocny, ale też nie jest za lekki, właśnie takie idealne, przynajmniej dla mojej skóry, dopracowanie stosunku między tymi kwasami. I po prostu jest to naprawdę bardzo dobry peeling kwasowy. Czasami ciężko jest znaleźć taki idealny pod siebie, dlatego że albo są za mocne, albo są za lekkie, albo za bardzo podrażniają. Tutaj właśnie nie ma kwasów BHA, czyli nie ma tego kwasu salicylowego, który jest fajny pod kątem takiego dogłębnego oczyszczania skóry. Natomiast przez to, że moja skóra jest jednak bardziej w stronę suchej, to nie potrzebuję za często takiego mocnego oczyszczenia, a jeżeli już potrzebuję, to wtedy zazwyczaj sięgam po ten tonik z Paula's Choice stricte z kwasem salicylowym, więc ten peeling naprawdę świetnie mi się sprawdził i też myślę, że mogłabym spokojnie do niego wrócić. Jednak jeszcze jeden mam produkt do twarzy, no ale to jest klasyk, płyn micelarny z garniera różowy. Ja tak naprawdę, jeżeli nie mam żadnego płynu z paczek PR-owych, to wybieram albo ten z Garniera, albo ten czarny z Eveline. I to są takie moje dwa ulubione. Nie widzę większej różnicy, więc po prostu biorę ten, który jest na promce. No to teraz mamy włosy. Zużyłam jedną maskę i jestem bardzo smutna z tego powodu. Bo zobaczcie, jak ja ją oszczędzałam. Prawie na cały rok mi starczyła. To jest maska z marki Receptury Babuszki Agafita Drożdżowa, ale jako, że jest to produkt, który... Ja wiem, że te Receptury Babuszki Agafi nie są robione tylko w Rosji, ale też, nie pamiętam, w innym jeszcze kraju, ale akurat ta maska jest robiona w Rosji, więc z tego co wiem, ona nie wróciła do sprzedaży w polskich sklepach. No plus ja po prostu też nie chcę tego kupować, więc rozstaję się z nią, znajdę jakieś inne zamienniki. Ale to jest maska, którą używałam od kilku lat. Ona zawsze musiała być w mojej łazience, bo naprawdę bardzo dobrze działała na moje włosy. Ale to nie jest jedyna maska. Znajdę sobie inne. Zresztą już niektóre znalazłam, więc
Jest okej. Okay. Zużyłam też kolejne opakowanie Olaplexu, to jest ta trójka. To jest po prostu taka ta kuracja naprawiająca, regenerująca włosy rozjaśniane. Ja włosy rozjaśniane mam, ale tak naprawdę, zresztą możecie chyba zobaczyć, nie? Że to jest w sumie już mój naturalny kolor, a tutaj, jak zrobię tak, to chyba będzie to widać. O, widzicie? Te końcówki są rozjaśniane, ja nie robiłam sombre ani żadnego rozjaśnienia włosów od, no praktycznie od roku. Wydaje mi się, że ostatni raz byłam na vlogmasie, więc już trochę minęło i same końcówki mam rozjaśniane, natomiast nie wiem w sumie, czy chcę znowu je rozjaśnić, czy chcę robić sombre, czy chcę pokombinować z czymś innym, czy nie chcę robić kompletnie nic. Natomiast jak wracam do takich moich, do vlogmasu nie sprzed roku, ale sprzed 2 lat, to wiem, że na pewno nie chcę iść jaśniej, bo wydaje mi się, że jak zrobiłam sobie wtedy te takie blond pasemka tutaj i ogólnie zrobiłam jaśniejsze sombre, to wtedy mi się to podobało, ale jak teraz wracam, to jednak stwierdzam, że lepiej wyglądam w trochę ciemniejszych włosach, bo tam to już całkowicie mnie wymyło, przez to, że ja mam dosyć jasną oprawę oczu i sama jestem bardzo jasna. Zaraz Wam opowiem całą historię moich włosów, ale no właśnie nie wiem, na razie podoba mi się to, co mam na włosach i też bardzo się cieszę, że Ania właśnie, bo ja chodzę do Ani Słuchackiej, jeżeli chodzi o włosy, robi tak sombre, że no widzicie, nie byłam od roku, a to nie wygląda źle. Więc to mnie cieszy, natomiast cały czas dbam o to, żeby ten blond, mimo tego, że no one będą się niszczyć, to żeby niszczyły się jak najmniej, bo zresztą widzicie nawet, że te końcówki to już takie troszeczkę sianko, mimo tego, że obcinałam, no nie no, obcinałam chyba z 3 miesiące temu ostatni raz, więc powinnam znowu obciąć, ale to jest coś, co po prostu cały czas mam w łazience i użyłam sobie tego raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, zależy. I oczywiście kupiłam nowe opakowanie, a tak naprawdę to już kupiłam i jest w łazience. Szampony. Ten szampon jest naprawdę bardzo fajny i jest bardzo tani z Isany. To jest do włosów normalnych i szybko przytłuszczających się i to jest taki mocniejszy szampon, czyli jeżeli na przykład użyłam bardzo dużo takich produktów do stylizacji włosów albo, no nie wiem, na przykład dzisiaj się czułam i nie myłam włosów, więc trochę dłużej przytrzymałam je i były już takie dosyć konkretnie tłuste, to wtedy właśnie używałam tego szamponu, natomiast nie używam go na co dzień, dlatego że nie potrzebuję aż tak mocnego oczyszczenia, ale jeżeli właśnie szukacie takiego do przytłuszczających się włosów, to jest świetny naprawdę szampon, bardzo dobrze oczyszcza, nie przysusza skóry głowy i byłam z niego bardzo zadowolona i myślę, że z chęcią do niego wrócę. A drugi szampon też oczyszczający i też bardzo fajny i jak widzicie już zostało mi tyle, więc pomyślałam, że i tak Wam go pokażę, bo jest go bardzo mało. To jest szampon z barwy, octowy, oczyszczający i on też jest bardzo tani i też bardzo ładnie się pieni, bardzo dobrze oczyszcza, jest przezroczysty, więc nie obciąża nam włosów i bardzo dobrze oczyszcza. Wiem to po tym, że jak zmywam wszystko, to mam takie skrzyczące, nie wiem czy to w sumie jest skóra. To skóra głowy skrzyczy czy włosy? Kurczę, teraz nie wiem, ale skrzyczy mi tam jak pocieram. Więc wtedy wiem, że mam dobrze oczyszczoną skórę głowy i to zawsze jest i po tym szamponie, i po tym, więc jestem z nich bardzo zadowolona. Oba kupiłam sama i do obu z chęcią bym wróciła. W tym momencie używam tego szamponu z Equilibre i też go uwielbiam. To też jest moje chyba 3. opakowanie, więc dalej sobie go używam. I już ostatni produkt, jedyny do ciała, to jest z Bielendy olejek do kąpieli. Ja go używałam do golenia nóg. Był ok, natomiast dalej podtrzymuję, że taki najlepszy olejek do golenia to jest olejek do kąpieli z Rituals. Czyli dosyć droga marka, nawet nie dosyć, po prostu droga marka, ale po nim kompletnie nic mi się nie działo. Ja cały czas, słuchajcie, w ogóle zbieram się do tego, żeby pójść na laserowe usuwanie włosów, ale jakoś nie wiem, ja nie lubię siebie za to, bo też bardzo chciałabym iść na zabiegi na twarz, czyli zacząć już po prostu trochę bardziej dbać o skórę twarzy i włączyć jakieś takie zabiegi, bo nigdy w życiu nie miałam takich robionych. Nawet mam już miejsce, nawet mam już panią, do której chcę iść i mam problem, żeby napisać i się umówić. Ja jestem dziwna. I to samo jest właśnie z tym laserowym usuwaniem włosów, bo chciałabym i z nóg, i z pach, ale no nie wiem, ktoś musiałby mnie kopnąć, żebym to zrobiła. Więc to jest, słuchajcie, wszystko, co ostatnio zużyłam. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów używałyście, albo się nad którymi zastanawialiście i teraz już wiecie, czy kupować, czy nie. I do zobaczenia. Pa!